31 sierpnia wchodzi w życie zmiana ustawy dotycząca prawa o ruchu drogowym. Czego będzie dotyczyć? Zmiana, o której mówimy, to obowiązek noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami przez pieszych poza obszarem zabudowanym i po zmierzchu. Obowiązek ten nie będzie dotyczył pieszych poruszających się po drodze dla pieszych bądź po chodniku. Natomiast my jesteśmy propagatorem tego, aby takie elementy odblaskowe były noszone przez wszystkich, niezależnie od tego, na jakim obszarze pieszy się porusza. Zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych. Kierujący, który porusza się pojazdem z pewną prędkością, proszę zauważyć, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zauważa takiego pieszego z odległości około 30 metrów. Jeżeli mówimy tutaj o prędkości 90 km na godzinę, to w tym momencie kierowca ma jedną sekundę na jakąkolwiek reakcję. W momencie, kiedy mamy do czynienia z pieszym, który posiada element odblaskowy, kierowca jest go w stanie zauważyć z odległości co najmniej 150 metrów. W związku z tym 5 sekund, a 1 sekunda to jest istotna różnica. Policja będzie prowadzić akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą odblasków. Policjanci będą wyposażeni w pewną liczbę elementów odblaskowych i po spotkaniu z takim pieszym, który nie będzie wyposażony w taki element, będziemy go pouczać na zasadzie takiej, iż dostanie ten element odblaskowy i będzie zobowiązany przez policjanta do jego założenia w tym miejscu, w którym został skontrolowany. Natomiast faktem jest, że w nieskończoność nie będziemy takiej akcji edukacyjnej prowadzić i istotnie przepis, który zostanie naruszony, będzie w przyszłości groził mandatem w wysokości od 20 zł. Aż do 500, bo taką mamy możliwość my jako policjanci. Tutaj nie ma wymogów co do wielkości i wymiarów takich elementów odblaskowych. Gwarantuję, że jeżeli dobrze rozejrzymy się w naszym domu, to takie elementy znajdziemy w naszym posiadaniu i tutaj najpopularniejsze takie elementy odblaskowe tego typu zawieszone przy ubiorze zdecydowanie już działają, bądź też taki popularny element opaski, którą zakładamy na rękę i w momencie, kiedy poruszamy się lewą stroną, jesteśmy widoczni zarówno dla pieszego nadjeżdżającego, jak i jadącego z tyłu. A zatem od 31 sierpnia bez odblasku ani rusz.